W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam dwa dość proste testy, których używamy u nas w gabinecie w diagnostyce problemów dotyczących samego biodra, jak i stawu krzyżowo-biodrowego. Więc generalnie jest to problem dosyć częsty, dotyczy dość dużej ilości pacjentów, z tym, że jest dość złożony, dlatego że sama ta okolica jest bardzo bogata, dużą ilość bardzo rozmaitych struktur, więc staramy się przeprowadzić najpierw testy bardzo ogólne i dopiero później różnicować je w bardziej szczegółowy sposób. Pierwszy test, który zrobimy, to test patyjka. U dzieci jest on stosowany po to, żeby wykluczyć bądź też potwierdzić obecność choroby Pertesa. U osób starszych wykorzystujemy go przede wszystkim w celu potwierdzenia samych problemów dotyczących stawu biodrowego, na przykład o charakterze zwyrodnieniowym, o charakterze urazowym, bądź też po prostu dotyczących samych zmian, samych dysfunkcji w obrębie układu mięśniowo-powięziowego. Okay. Test patyka generalnie jest bardzo prosty w wykonaniu, aczkolwiek nie istnieje chyba jeden opis, który pokazywałby, jak to zrobić dokładnie w jeden określony, poprawny sposób. Także w zależności od wersji możemy ułożyć pięte stopy po stronie badanej na kolanie strony przeciwnej, bądź też ułożyć ją tuż obok przyleżance. Stabilizujemy kolec biodrowy przedni górny po stronie przeciwnej i odwodzimy kolano w kierunku leżanki. Test uznajemy za dodatni, jeśli pacjent zgłasza objawy bólowe podczas samego odwiedzenia. Generalnie warto zwrócić uwagę także na to, w jak dużym zakresie jesteśmy w stanie uzyskać tutaj odwiedzenie w stawie biodrowym. Według różnej nomenklatury, różnych czasopism czy też książek z testami klinicznymi spotykamy się z określeniami, że kolano powinno prawie dotykać do leżanki. Oczywiście nie jest to w żaden sposób precyzyjne, ale też wskazuje na to, że już anatomicznie mamy w bardzo różny sposób zbudowany staw biodrowy. Same też ograniczenia wiekowe, czy sam skład naszej tkanki mięśniowo-powięziowej, czy istniejące różne dysfunkcje, często nawet troszeczkę dalsze od samego stawu biodrowego, także mogą ograniczać ruchomość tego stawu. Przyjmuje się, że prawidłowo powinno być, tak jak wspomniałem, niemalże przyleżące. Jak widzicie, wykonanie samego testu jest niezwykle proste. Niestety interpretacja jego wyników już taka nie jest. Tak jak mówiłem, mają na to wpływ czynniki anatomiczne, ale także to, że badanie to jest bardzo, bardzo nieprecyzyjne. Żeby troszeczkę bardziej uściślić to, co otrzymujemy w trakcie tego badania, to poza samym zero-jedynkowym bólem, czy też prawidłową bądź nieprawidłową wartością samego odwiedzenia, warto sprawdzić tutaj jakość oporu końcowego. Czyli nie wychodząc jakby z samego testu, stabilizujemy jeszcze raz kolec biodrowy przedni górny po stronie przeciwnej i delikatnie uciskamy kolano po stronie badanej. Teraz, jeśli uzyskujemy twardy, sztywny opór, możemy spodziewać się tego, że są to zmiany o charakterze kostnym, z którymi możemy raczej zapomnieć o jakichś bardzo dobrych rokowaniach pod kątem zwiększania samego zakresu ruchomości. Oczywiście nie znaczy to, że nie możemy pozbyć się samych dolegliwości bólowych tutaj u pacjenta. Jeśli z kolei ten opór jest generalnie bardzo miękki, mamy tutaj do czynienia raczej z dysfunkcją mięśniowo-powięziową, co generalnie bardzo dobrze rokuje przy dalszym leczeniu. Jednak co do samego występowania objawów bólowych, są one tutaj bardzo, bardzo nieprecyzyjne, bo sam objaw bólu może świadczyć też o tym, że źródło jego znajduje się zupełnie gdzie indziej i jednym z takich miejsc jest staw krzyżowo-biodrowy. Dlatego dobrze będzie zróżnicować jeszcze to dodatkowym testem. Test ten to test Menela. Sam ból stawu krzyżowo-biodrowego po
poza zgłaszanymi przez pacjenta dolegliwościami, takimi jak na przykład bolesna inicjacja samego ruchu, warto porównać także testem, który teraz wykorzystamy, test Menela. Będziemy go u pacjenta robić w leżeniu przodem. Jedną ręką mocno fiksujemy kość krzyżową do podłoża, drugą ręką obejmujemy wyprostowaną kończynę dolną po stronie badanej i unosimy ją do wyprostu. Test uznajemy za dodatni, jeśli pojawia się ból w okolicy stawu krzyżowo-biodrowych. Tak jak wspomniałem, diagnostyka tego obszaru generalnie nie należy do najłatwiejszych, dlatego że poza oczywiście tymi dwoma testami, które Wam pokazałem, które świadczą o problemach typowo strukturalnych, mamy też bardzo dużo zaburzeń na przykład o charakterze trzewnym, bądź też dość poważnych patologii, które mogą dawać ból rzutowany akurat w te miejsca, które też należy w procesie diagnostycznym wykluczyć. Jeśli chcecie zobaczyć trochę więcej materiałów o diagnostyce dla potrzeb masażu czy też fizjoterapii, zachęcamy Was do tego, żebyście zajrzeli na naszego bloga projektmasaż.pl, żebyście zostawili swój komentarz tutaj pod filmem bądź też na Facebooku. Oczywiście łapka w górę, subskrybujcie i do następnego. Cześć!